Czyli tak. Jest to tok, innymi słowy. I mam tu do czynienia z kilkoma bossami. Pierwszym z nich to będą bisty. Zawsze w kolejności niezmiennej, czyli Gormok, później Robaki, no i Icehole. Ale zaczniemy po kolei. Mamy Gormoka. Gormok używa sobie czterech umiejętności w trakcie walki. Przede wszystkim pierwszą rzeczą, jaką muszą wiedzieć tankowie, to o zmianie, którą będą musieli dokonać na... To są różne strategie, ale generalnie uniwersalna taktyka mówi o zmianie na trzech stakach, gdy dostają stakowalny debuff. I to generalnie wtedy właśnie, gdy boss uderzy Impale'a tak zwanego. Czyli tak, mamy tutaj, tak jak mówię, różne sposoby. W każdym bądź razie jest to nakładany dot na tanka, który trzyma bossa i uderza on, to jest dosyć duży damage. Na TGC może się okazać, że tank się nawet od tego złoży. Także będziemy eksperymentować. W zależności jeszcze co buff wniesie, a nie mam dostępu do buffa, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądać z Impale'em. W każdym razie są różne tej taktyki. Przede wszystkim chciałem tu podziękować z miejsca Rogalowi Juanowi, który przygotował w pewnym sensie takie uzupełnienie taktyczne odnośnie sposobu tutaj zachowania się na tym bosie. I w tym właśnie co on tutaj przedstawiał, był sposób, żeby tauntować bossa właśnie tak jak się to robi zazwyczaj, czyli 3 staki, wtedy akurat będzie tank miał te 30 sekund i debuff później z niego zejdzie. Jednakże tutaj mówił o tym, że może być opóźnienie, jeżeli chodzi o wejście w drugą fazę, czyli na robaki. I wtedy, gdy 6-8 staków tego dota właśnie będzie wciąż na tanku. Więc tutaj właśnie przedstawił on opcję tankowania na zasadzie takiej, że tank będzie miał powiedzmy te 2 staki i tauntowanie tutaj będzie bardzo precyzyjne czasowo przed 3 stakiem. Czyli gdy tank dostanie ten debuff, po 10 sekundach dostanie tam drugi stak, no nie? I po kolejnych 10 sekundach, tu właściwie tuż przed dostaniem trzeciego staka, off-tank sobie stauntuje bossa. I w tym momencie nie będzie trzeciego debuffa i nasz tank main będzie miał tam 20 około sekund do końca swojego impale'a, czyli do końca swojego stacka. Czyli wtedy, dokładnie wtedy, kiedy ile off-tank będzie miał drugiego stacka. Tuż przed otrzymaniem trzeciego, czyli innymi słowy podsumowując, mamy tu do czynienia z odpowiednio czasowo precyzyjnym tauntowaniem bossa. Właściwie co do sekundy, jeżeli tankowie wyrobią się z tym co do sekundy, to nie powinni mieć problem właśnie przede wszystkim z sytuacją, jak będziemy wchodzić w kolejną fazę. No i to będzie się odbywać na przemian, czyli taunt, tak jak mówiłem, są maksymalnie 2 staki. I teraz taktyk wydaje się być taka bezpieczniejsza, jednakże wymaga dokładności i precyzji. Kluczem tutaj będzie, tak jak mówiłem, trafienie tauntem precyzyjnie w okno, tak na dobrą sprawę, tak zwane okno, jedno-dwusekundowe, czyli 2 sekundy za późno może się skończyć tym, że tank dostanie już staka. Czyli no to jest na 3 staki, no jak ja pamiętam, to była taka normalna taktyka, tak się to robiło. No ale spróbujemy, zobaczymy jak ten impale będzie uderzał. No w każdym razie nie można dopuścić do tego, że będzie tutaj 4-5 staków, bo to już będzie dupa zbita, że tak powiem. W każdym razie jest tutaj jeszcze taki myk, że można używać Hand of Hopa, no nie? Hand of Protection, by zredukować obrażenia. To są przesłanki tutaj mówiące o tym, że to usuwa nawet od razu staki, ale nie pamiętam jak się to miało z praktyką. W każdym razie będziemy musieli się przekonać na własne oczy jak to będzie wyglądać teraz. Czy są jakieś sztuczki, żeby po prostu obejść to.
Tak samo Juan wspominał coś, że Warrior i Roach mogą w kluczowym momencie użyć też Disarma lub Dismantle adekwatnie od klasy, co redukuje część obrażeń. Najlepiej właśnie używać to w momencie, gdy jest więcej staków. I tą ciekawostkę też sobie wykorzystamy. Tak czy siak. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o Impale'a, czyli pierwszy z czterech umiejętności Gormoka. Druga umiejętność, z którą będziemy mieć do czynienia, to jest Staggering Stomp. To jest umiejętność bossa typu AOE, zadająca, w zależności czy robimy dziesiątkę, czy łyskę piątkę, jest to 8000 obrażeń. W range'u dokładnie to będzie 15 yardów. Dlatego tutaj wszyscy Rangedzi healowie muszą stać po prostu 15 yardów od bossa, żeby nie otrzymać silencea z tego Thundering Stompa i zarazem damage'u. Thundering Stomp działa przede wszystkim jako silence, czyli przerywa casty i blokuje je dodatkowo na 8 sekund. Czyli jest to bardzo upierdliwa rzecz. Podobna do umiejętności, jaką znamy z Heigana Unclean'a z Naxa. Tylko że tam umiejętność ta nie zadawała damage'u, tylko skończyła się po prostu spowolnieniem casta. I to też trwało znaczny czas. To było takie spowolnienie casta, że nie opłacało się w ogóle nic castować. Jak ja pamiętam, Fireball mój 7 sekund się castował, czy 8, no to nie było sensu nawet castować. Tak czy siak, przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby stać te 15 yardów od bossa, Rangedzi i healowie. Poza tym mamy tutaj do czynienia ze snowboldami, czyli w trakcie walki wskakują na plecy jednego z graczy z takie knoboldy, snowboldy, kurde, no jak zwał, tak zwał, każdy chyba wie, o co chodzi. I snowboldy to jest rzecz bardzo upierdliwa, bo używają one kilku speli, które no po prostu utrudniają nam walkę. Przede wszystkim, gdy boss, czyli Gormak, przywoła sobie te ady, wtedy ma zwiększone o 15% damage, czyli 15% mocniej napierdala. To też jedna z ciekawostek. No i te snowboardy przede wszystkim przerywają nam casty jako Rangedon oraz po prostu no, zadają też damage. Są to różne umiejętności. Jest to przede wszystkim Butter, tak zwany, czyli dodatkowo to stunuje nas na 5 sekund. Nie mówiąc już o przerywaniu castów, to się nazywa headcrack bodajże. Albo na odwrót. W każdym razie, który z tego po prostu przerywało nam umiejętność. No i co? Co należy zrobić z tym koboldem, jak go dostaniemy? Ano należy podbiec do Melasów, żeby je Melasi zaczęli bić. Czyli nie tylko Rangedzi, głównie Melasi się tym zajmują, ale Rangedzi również. To już w zależności co robimy, czy robimy Toka, czy to GC. No i tak. Małpa poza tym, czyli ten Konobolt, Snobolt, czy jak mu się tam zwał, rzuca jeszcze coś takiego jak ognie. I trzeba się po prostu od tych ogni oddalać, żeby nie narobić sobie bałaganu. No i co tankowie? Tankowie tutaj nie tauntują snowboldów, no bo się nie da tego stauntować. To zwyczajnie skakuje na plecy i no, jedyne co można zrobić, to podejść z tym do bossa i zabić to. Nic innego się tutaj zrobić z tym nie da. Przede wszystkim no, trzeba pamiętać, tak jak mówiłem, o tym range'u, żeby nie okazało się, że ktoś podejdzie sobie z snowboldem też no, za blisko i dostanie Thundering Stompem. Chociaż w sumie ta osoba i tak w sumie depsu nie zrobi, jeżeli jest to ranged, ale jeżeli jest to healer, no to healer będzie miał tutaj lekki problem, no gdyż nie dość, że dostanie silenca powiedzmy od Staggering Stompa, to jeszcze mu snowball przerwie cast, czyli na tę sprawę będzie praktycznie wykluczony z walki przez ten czas, dopóki on go będzie miał. No i co tutaj jeszcze jest? Snowboardy ogółem nie są jakieś groźne. Głównie są wkurzające, zadają jakieś tam obrażenia, stunują, przerywają casty. Najbardziej upierdliwe jest po prostu dla healera, dla Rangeda. Co tutaj jeszcze jest? Może kilka słów
O tych bombach. Firebomb. To właśnie ten spell, o którym mówiłem, że Knobolt go rzuca i pojawiają się ognie, AOE, które nie leczą. Czyli tak, w skrócie podsumowując, musimy odpowiednio tutaj na tym bosie zarządzać tym debuffem. Mowa o tankach, czyli Impale. Szybkie zbijanie Knoboldów to druga rzecz, czyli Imelas i Rangedi biją sobie Knoboldy. No i trzecia rzecz, o której trzeba pamiętać, to range 15 yardów od Gormoka. I to głównie dotyczy Rangedów i Healerów. Melasi, no wiadomo, muszą stać i bić. Nie mogą sobie zrobić takiego range'a. No i czwarta rzecz, unikanie plam ognia od Snowboldów, czyli tych firebombów. To głównie mowa o Rangedach i Healerach. A teraz może słów kilka o heroiku. Na heroiku w sumie tutaj wiele się nie zmienia, poza tym, że jest mocniej, ciężej, trudniej i wiele innych słów, które mogłyby to zobrazować. Przede wszystkim nie można zaspać na knoboldach. Knoboldy muszą instantowo, osoby, które je mają, podchodzić do bossa. Nie można tutaj stać w ogniu, bo ten damage będzie większy. Nie mówiąc już o tym, że buff może zrobić nam kilka niemiłych niespodzianek. Spodziewam się jakiejś większej rzeźni, jeżeli chodzi o te ognie, czyli na przykład damage zadający, jeżeli ktoś będzie w nich stał, będzie na przykład 2 razy albo 3 razy większy, więc no, trzeba będzie bezwzględnie wykonywać taktykę. No i co, małpy trzeba zbijać będzie od razu, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby się rozhasały po ludziach i po rajdzie, więc to już od toka zajmiemy się na tym tematem, żeby je instantowo zbijać. Bo co na normie, to na normie, a co na HM-ie, no to HM już nie wybacza błędów, nawet małych. I później może się okazać, że wejdziemy w fazę z robakami, będąc bez many, albo, że tak powiem, będąc umarłymi. Jeżeli chodzi o disarmy i dismantle, to nie jestem przekonany co do tego, czy to będzie działać na bossa. To jest tylko tego. No można spróbować, ale nie wydaje mi się, żeby to działało. Będzie na to jeszcze dużo czasu, bo content dopiero wchodzi. Co? Tak mówisz? No to spróbujemy. Będziemy mieć dużo czasu, żeby się pobawić na tym bossie. Dobra, ale to tyle, jeżeli chodzi o Gormoka. To jest dopiero pierwsza bestia. A gdzie reszta bossów? Więc przejdę może od razu do i przyspieszę tempo do następnych bossów. Czy następny boss to robaki? Acid Maw i Drain Scale. I teraz tak, co powinno pierw padać? Pierw musi padnąć Acid Maw. I tutaj kilka słów na temat tych bossów. To są dwa robaki, które wychodzą z ziemi. Przede wszystkim trzeba je podzielić na, nazwijmy, robak mobilny, pierwszy z robaków. No i drugi robak pasywny. Robak mobilny będzie prowadzonym robakiem, a robak pasywny będzie robakiem, który stoi w miejscu. No i tutaj tak, sytuacja wygląda w ten sposób, że robaki się zmieniają w trakcie walki. Czyli Dreadscale na przykład wejdzie pod ziemię, a Sinu będzie się poruszał. Czyli ten, co wejdzie pod ziemię, no po prostu będzie nazwany robakiem pasywnym, a robakiem mobilnym będzie wtedy Asimov, bo będzie się musiał poruszać. No i tak, robak mobilny tutaj co jakiś czas będzie stawiał coś takiego jak Slime Pool. Slime Pool, czyli zielona plama AOE bijąca. Jest to dosyć duża plama, więc tank, no chcąc nie chcąc, będzie musiał go prowadzić, żeby Melasów nie zabić przypadkiem i żeby sam nie zginął. Ten damage z tej zielonej plamy będzie masakryczny, z tego co pamiętam. Na to GC będzie bardzo duży damage. Może będzie można szybko zginąć od niego, więc trzeba będzie wychodzić. No i co? Tank musi trzymać tego robaka przede wszystkim przodem do siebie, a nie dopuścić, żeby przodem był do rajdu. Czyli będzie go poruszał się z nim wzdłuż krawędzi tej areny, na której tam będziemy stać. Off-tank natomiast sobie przytrzyma drugiego. I co, rusza tego robaka wyłącznie wtedy, gdy ten postawi sobie tą plamę, o której mówiłem. Jeżeli plamy nie ma, no to teoretycznie robak no, może tam stać w miejscu, tylko żeby się nie okazało, że będzie plunął w trakcie na rajd, no nie? Tym swoim jadem.
czyli robak mobilny, trzeba zapamiętać, że gryzie. Natomiast w zależności jaki to jest robak, on używa innego gryzienia, czyli Yasuo będzie gryzł inaczej, Dreadscale będzie gryzł inaczej. I teraz kilka słów o gryzieniu. W zależności jaki robak, a może od Dreadscale'a, Dreadscale będzie posiadał ogniste ugryzienie. Tak to należy zapamiętać. Czyli to się nazywa efekt, innymi słowy, Burning Bait, który będzie zadawał czasowy damage. A Sidmou natomiast użyje gryzienia Paralysting Bait. I tutaj słów kilka o Paralysting Baitie. To jest, innymi słowy, debuff typu Toxic. Ten debuff po 60 sekundach spowalnia movement na aż do 0%, czyli jeżeli minie te 60 sekund, to nie będziemy mogli się ruszać. I teraz co zrobić, żeby temu zapobiec? Ano jedyne rozwiązanie, by temu zapobiec, to osoba z debuffem Burning Bait, nakładanego de facto od Dreadscale'a, będzie musiała przebiec przez postacie posiadające Paralysting Toxic, czyli ten debuff 60-sekundowy bodajże. Oczywiście robi to wyłącznie wtedy, nie od razu, gdy ktoś dostanie Paralysis Toxic, to wrzuca się na wszystkich, żeby, wiecie, zdjąć te debuffy, tylko robi to w odpowiedniej chwili. Czyli innymi słowy, wtedy, gdy robak wejdzie pod ziemię, nie wcześniej, nie później. Wtedy przebiega sobie przez ludzi z tym debuffem Paralysting Toxic. I tak, gdy zabijemy Acid Maw'a, czy jak tam zwał, wtedy Dreadscale dostanie takiego małego Enrage'a, czyli będzie bił o 50% mocniej. Nie martwimy się już wtedy Paralysting Toxyną, w końcu Acid Maw już nie będzie żył. Więc co nam pozostanie? No pozostanie nam tylko jak najszybciej zabić robaka, żeby nas nie zajebał on jako pierwszy. W sumie to chyba tyle na robakach, takich istotnych rzeczy. Dajemy sobie tutaj hero, tak jak mówiłem, na pierwszego robaka, żeby go szybko zabić, czyli pierwszy musi paść Acid Maw. Dobra. Kolejny z bossów, z bestii, to będzie Ice Howl. Ice Howl, który nam na pewno przysporzy wiele kłopotów, jeżeli chodzi o TGC, gdyż wtedy nie mamy, zmienia się wiele rzeczy, jeżeli chodzi o norma. Przede wszystkim nie mamy spiła, gdy pierdolnie w ścianę, czyli będziemy mieć spowolniony movement, będziemy musieli precyzyjnie odbiegać. I dwa, że Enrage'a nie będzie się dało zdjąć, jeżeli pierdolnie już kogoś. I wtedy jest wipe. To już praktycznie jest sytuacja nie do opanowania. Dobra, ale może po kolei. Boss będzie używał przede wszystkim Ferocious Bat. Spell, który zadaje DMG, damage i stunuje na około 3 sekundy. Więc to jest na tanka. I tutaj tanka healowie będą musieli bardzo mocno leczyć. Właśnie wtedy, gdy dostanie tego stuna i ten stun zarazem zostawia bardzo duży damage. Jest to czasami nawet 45 tysięcy życia zabiera. Na TGC zbufowanym może być masakra. No ale zobaczymy w praktyce. Druga z umiejętności bossa to Arctic Breath, czyli channeling, który Boss wybiera sobie wtedy losowego gracza i w jego stronę zaczyna zionąć lodem. Więc jedyne rozwiązanie tutaj, żeby nie zamroziło nas, to poruszanie się wszystkich w trakcie walki wokół bossa, zwłaszcza healerów. Healerowie najpierw by się gdzieś tak porozstawiali względem, żeby się nie okazało, że grupa healerów stojąca koło siebie nagle wszyscy dostaną Arctic Briefa i nie będą mogli w ogóle leczyć. Bo boss zionie w stronę, gdzie jest skierowany pyskiem, czyli ktoś, kto znajdzie się powiedzmy za nim, no nie zostanie zamrożony. Kolejna z umiejętności bossa to innymi słowy Wire Wield, czyli jest to AOE cast w zasięgu 15 yardów, który zadaje tam jakiś tam damage, to akurat nie jest duży damage, ale rozkłada AOE. I powoduje jeszcze odrzut do tyłu.
Głównie melasi tutaj obrywają tym, z racji tego, że znajdują się w bliskim range'u, czyli zostają odepchnięci do tyłu. No i w sumie tyle. Melasi wracają i dalej niukują bossa. Ostatnia z umiejętności Ice Howla to Massive Crash. Massive Crash. Najważniejsza rzecz na tym bossie właśnie. Massive Crash. Czyli boss wtedy odpycha nas wszystkich do ściany, czyli pierw lecią sobie na środek, odpycha później do ściany i jak odepchnie nas do ściany, wybiera sobie którąś tam stronę sali, przeważnie tą, gdzie znajduje się jakiś tam gracz, czyli innymi słowy, targetuje któregoś z graczy i następnie po 3 sekundach robi rozpęd i robi szarżę w tą właśnie osobę. Ta osoba na początku, jak została odepchnięta do ściany razem z całą resztą rajdu, oni nie mogą się ruszać przez około 3 sekundy chyba, czyli ileś tam sekund, dopóki boss właśnie nie robi tego namysłu, w którą stronę walnąć. I w momencie 3 sekundy przed uderzeniem w ścianę, przed rozpędem, będziemy mogli się ruszyć. I teraz tak, będziemy musieli zobaczyć, w którą stronę boss się skierował, to raz. Dwa, obrać kierunek ucieczki. No i trzy, uciec. Jeżeli uciekniemy pod paszczę Acid Maw'a, czyli w miejsce, gdzie Acid Maw jest skierowany, no to boss dostanie Enrage. Na to GC może się to skończyć niemalże natychmiastowym wipe'em, więc istotne jest to, żeby nikt nie wszedł przez pysk bossa, czyli miejsce, gdzie on chce pierdolnąć. Trzeba umiejętnie się rozbiegnąć. I tutaj spele pomagające, wspomagające ucieczkę, czyli na przykład Magma Blinka, Rogal ma Sprinta, no wszystko, co może nam pomóc w ucieczce, trzeba użyć. Pamiętając o tym, że nie należy tego zrobić w bossa przypadkiem, bo jeżeli znajdziemy się na linii szarży, czyli na wprost pyska, no to boss pierdolnie w nas. A używanie Ice Blocka i innych speli takich typu Bańka Paladyna nie spowoduje to, z tego co się orientuję i dostałem potwierdzenie, że po prostu boss sobie odpuści, tylko okaże się, że wybierze on ponownie kierunek i jeszcze zabije osobę gdzieś w pobliżu. Więc nie używamy tego. Jedyna pomocna rzecz to Swiftness Potion niewątpliwie dla klasy, które nie mają powiedzmy speedruna, że mogły swobodnie uciec. I tu po prostu rozdamy tym osobom na to GC potiony. Przede wszystkim na to GC mamy coś takiego, że jak boss już pierdolnie w kość, no to tak jak mówię, trzeba sobie to zakodować, że jest wtedy wipe, bo nie da się tego enrage'a mu później zdjąć. Natomiast na Tocus 25 normal, jeżeli już wejdzie w kogoś, co jest mało prawdopodobne, bo mamy jeszcze bonus do prędkości, możemy się poruszać bodajże o 50% szybciej. Nie mówiąc już o tym, że nawet jakby ktoś nie uciekł i boss by w niego wleciał, no wiadomo, zginie ta osoba, ale będzie można zdjąć berserka bossowi, na przykład za pomocą Tranquility Shota przez Huntera, ewentualnie Shaan może to purżować. No i to w sumie tyle takich istotnych rzeczy na tym bossie, z tego co się orientuję. No i podsumowując ogółem tego bossa, trzeba leczyć intensywnie tanka podczas Ferocious Bat. Tu mowa o healerach, żeby healowie mocno leczyli. Dwa, wychodzenie z Arctic Bliffa w miarę możliwości, bo można wyjść. Natomiast jeżeli już nie mamy czym wyjść, no to trudno. Wtedy jedyne, co może nam pozwolić uniknąć tego, to rozstawienie się w miarę tak po obrębie sali, tak żeby wszyscy nie stali w jednym miejscu. No i trzecia rzecz, range 15 jadów od Ice Howla, aby uniknąć Y-Wielda. Mowa tu o melasach. 4. Odpalanie się, gdy Ice Hulk będzie zestunowany, czyli rangedzi healerowie właśnie wtedy się odpalacie i napierd... No, healowie raczej nie, ale rangedzi depsi na pewno wtedy się odpalą i będą bili bossa jak najmocniej potrafią. 5. rzecz. Nie wpadnięcie Ice Hulkowi w tor jego szarży, czyli ten pysk, o którym mówię. Najważniejsza rzecz na tym bossie. 6. rzecz. Szybkie ściągnięcie berserka, jeżeli już ktoś zginie od tej szarży, to jest dostępne tylko na normalu. I 7. rzecz. Targetowanie gracza, który zginął
i wpisanie ukośnik speed na niego. Nie no, to akurat taki żarcik. Tak? Nie ma pytań? No. Śmiało. Okej. Lecimy dalej z tematem, bo tak jak mówię, czas ograniczony do 17, później rajdy, więc przyspieszę trochę tempa. Beasty mamy omówione, teraz Lord Jaraxxus, Jarek potocznie mówiąc. Główna umiejętność Jarka to Fel Firebolt, czyli po wykastowaniu jest olbrzymi damage. Ponadto jest też Dota, która zadaje dodatkowy damage, więc co trzeba zrobić? Każda klasa może tu przerywać ten cast, więc należy to zawsze, ale to zawsze robić. Nawet jakby się nie udało, bo może się tak zdarzyć, należy dispelować tą Dotę. Od razu praktycznie. Żeby ograniczyć damage. Druga z umiejętności bossa to Fel Lighting, czyli to przeskakuje sobie, na 10 jest bodajże do 3 osób, na 25 jest do 5, zadając bardzo duży damage, ponad 10 tysięcy damage'a. Poza tym boss nakłada tutaj, to jest kolejna sprawa, bardzo istotna dla healerów, boss nakłada tutaj na losową osobę debuff, nazywa się to Incinerate Flash. To jest bardzo istotna rzecz dla healerów. I teraz tak, gdy któraś osób już dostanie ten debuff, to powinno Wam na Healbocie pokazywać, kto jest oznaczony jako Incinerate Flash. I ta osoba musi być wtedy leczona przez healerów bardzo mocno. Na 10 jest do wyleczenia około 30 tysięcy damage'a, na 25 było to 60 tysięcy. Na buffie można się spodziewać, że będzie to 100 tysięcy nawet, żeby było zabawnie. Więc trzeba to po prostu odleczyć. Ta osoba musi przyjąć na siebie określoną ilość healingu na tym debuffie właśnie, bo jeżeli nie dostanie, to na tą osobę i na nią i w pobliżu na jeszcze jedną zostanie nałożona Dota Burning Inferno, zadająca dosyć duży damage co sekundę. Jest to od 8000 do ponad 8000 damage'a przez około chyba 5 sekund. Ale na normal było to zmniejszone. Na heroiku może to być już jakiś problem. Tak czy srak, żeby zaoszczędzić manę i nie tylko i nie dopuścić, że ktoś przypadkiem po prostu zginie, bo jest wiele innych rzeczy do leczenia. No trzeba nie dopuścić tego, żeby po prostu nie udało się nie odleczyć tego. Trzeba to po prostu odleczyć i tyle. Kolejna umiejętność Jarka to Legion Flame. Wszyscy muszą uważać tutaj na zielone plamy na ziemi, którą leci to na jedną z osób i zostawia wtedy ta osoba, jedna z osób, zaczyna się palić na zielono i musi uciekać poza rajd, kajtując tą plamę po ziemi, zostawiając i ta osoba zostawia pod sobą w trakcie kajtowania właśnie tą plamę i na nią też nie możemy wchodzić. Czyli trzeba to wykajtować poza rajdem. To jest bardzo ważna rzecz tutaj. Na heroiku szybki czas reakcji jest niemalże wskazany, bo jeżeli ktoś się zapomni, zaraz nie będzie, zaraz odbiec i kajtować, to będzie stał w miejscu, to po prostu zginie. No i może się zdarzyć, że jak będą stać dwie osoby koło siebie, to mogą zginą dwie osoby. Kolejna z umiejętności bossa to Nether Power, czyli Jarek nakłada sobie staki. Na 10 wygląda to inaczej, na 25 też inaczej, ale tak czy srak, każdy z tych staków zwiększa magic damage o 20%, czyli należy to natychmiast spillstealować, czyli może to robić mag przede wszystkim. Wtedy będzie też bił mocniej o 20%, więc trzeba to robić natychmiast. Kolejna, już ostatnia w sumie, umiejętność bossa to portal, po prostu portal, Nether Portal się nazywa. I wulkany, czyli dwie rzeczy. Wulkan inaczej Infernal Eruption. Na normalu nie możemy bić portalów i wulkanów, no bo się nie da. Natomiast na heroiku już musimy i to bardzo szybko, bo wychodzą z nich z portalu wychodzi Mistress of Pain,
Więc off-tank po prostu łapie tą Mistress of Pain, czyli tego dużego ada. I razem z Infernalami tutaj Rangedzi zbijają szybko Mistress, a Melasi jak najszybciej zbijają też Infernale. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz. Na Tocu, o ile możemy, to sobie wziąć normalnie pod bossa, czyli Infernale normalnie sobie weźmiemy pod bossa i tego Mistress of Pain. Tak, na HC już nie możemy wziąć pod bossa. Natomiast tutaj off-tank będzie musiał trzymać z dala od Melasów. Właśnie tą Mistress of Pain i no i te Infernale. I wtedy będzie musieli natychmiast targetować właśnie te ady i się jak najszybciej zbić. Nie mówiąc już o damage'u, który musimy włożyć w zbijanie portalu i w zbijanie wulkanów. I trzeba też wziąć tu pod uwagę fakt, że mamy zwiększony damage na wszystkim, czyli po prostu jest większy chaos i na heroiku Jarek wygląda trudniej niż... No, wygląda trudno po prostu. No, ale będziemy mieli swoje kilka chwil. Ktoś chce coś dodać tutaj? Czy lecimy next? Dobra, czyli lecimy z championami teraz. Faction Champions. Na 10 100 000 było to 6 championów, z czego dwóch healerów. Na 25 10, z czego trzech healerów. No i teraz tak, w zależności co robimy, czy robimy normal, czy robimy normal 10, czy robimy normal 25, czy robimy heroic 10, czy heroic 25, trzeba będzie objąć odpowiednią strategię PvP, bo to jest walka PvP. Tutaj przede wszystkim trzeba będzie określić kolejność zbijania. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, kolejność CC-ków. Kto na czym będzie trzymał CC. No i też wziąć pod uwagę to, że na heroiku nie możemy tego tauntować, jeżeli się zerwie któryś z czempionów. I poza tym czempioni mają też insygnie, czyli mogą wyjść sobie na przykład z naszego polimorfa używając insygni, czyli zupełnie tak jak na arenie. Chore, no nie? Co? To też. Ale to się mówi, że jest insygnia, innymi słowy. Tak, czyli jest trudniej pod każdym względem na heroiku. Więc tu już bezbłędne CC musi być i poprawianie, odnawianie go, żeby móc to zrobić. No i co? Taktyka na robienie tego jest mniej więcej taka, że no, DK gripuje sobie któregoś czempionsa, następnie idą ofensywne roty i tak to ma wyglądać z każdym czempionem na heroiku. Na normalu są strategie, że na 10 się wbija i w AOE wszyscy padają, ale nie mamy gilu na to, więc trzeba lepiej się uczyć od początku poprawnej taktyki, niż później być zaskoczony na to GC. Czyli grip, ofensywne roty, no i rozpiska CC. Zaczynamy walkę od CC. I teraz tak, co bijemy jako pierwszy? Jeżeli mamy do czynienia z Hunterem, można zbić jako pierwszego Huntera, ale też nie trzeba, bo bije on głównie z range, no z range'a, bo jest Hunterem, ale jeżeli wyślemy na niego jedną z osób, która będzie przy nim, i zaagruje go na siebie, to wtedy nie będzie mógł on bić. Tym bardziej, że będzie stał w rocach, nie? Po prostu będzie bezużyteczny w trakcie walki. Czyli Huntera nie musimy bić na to GC, gdy będziemy mieć osobę, która będzie go trzymać. Natomiast myślę, że zaczniemy na to GC bić pierwszego Rogala, bo jest on bardzo upierdliwy na arenie. Ma kilka takich speli ofensywnych, które po prostu, no pojawia się u kogoś za plecami i napierdala. No jest bardzo nieprzyjemny pod każdym względem, więc myślę, że będzie można go pierwszego zacząć bić. W zależności czy robi norma, czy robimy HC. Na HC myślę, że Rogala pierw. Jeżeli nie, zaczęliśmy bić Huntera. Jeżeli natomiast zbijemy Huntera, no to bierzemy Huntera, no i na Rogala CC i Rogal wtedy jako drugi padnie. Co tutaj jeszcze jest? No jest Enchshaun, który też jest bardzo upierdliwy. Tak samo Warrior i tutaj ma chyba jakieś wilki, więc też jest dosyć bardzo duży damage. Na pewno też mocny, jeżeli chodzi o healing, jest Holy Paladin. Nie mówiąc tutaj o tym, że trzeba dispelować bańkę od Preya, gdy będzie miał już mało życia, bo sobie ją zarzuci.
Potem można innych healerów bić i całą resztę. No, generalnie w zależności jaki mamy CC, jeżeli mamy dużo powiedzmy magów, no to zwyczajnie poli, cały czas poli, będzie można poeksperymentować. Wszystko zależy od tego ile mamy tych CC. No i co, na HM nie ma tauntów, więc musimy uważać na agro, więc jak bijemy, to bijemy jeden cel. Jeżeli zagruje się nas ten cel, no to musi mieć survy jakieś, odpowiednio uciekać, no bo tank nie może tego złapać. Nie wiem, co może zrobić, to go zglipować. Na przykład DK. Czy zestunować. Na przykład Warrior Tank się tu przydaje. Rzuca Shockwave'a, młotka. Jest to bardzo pomocne. Nie będę się tu pochylał nad tym bossem, bo to każdy musi sam zobaczyć, tak jak mówię. Trzeba przerywać też casty dodatkowo, to nie tylko jest samo CC. Trzeba przerywać casty, jeżeli już siadam na Holy Paladyna, załóżmy Hunter tu używa Shota na Druida, żeby ściągać hoty. Jest tutaj wiele takich PvP ruchów, które musimy sobie też omówić na arenie, jak już staniemy przed tym bossem. Ale są też taktyki takie, że powiedzmy druid dostanie hopa i wjeżdża sobie na start we wszystkich, haha. Ale to na girze z ICC, nie teraz. Dobra, ktoś chce coś dodać? Świetnie. No to teraz kwintesencja całego toka, czyli mój ulubiony boss. Każdy już chyba wie o co chodzi. Chodzi o siostry, Walkirię. Siostry Walkiry, które na pewno nam wiele nerwów zjedzą na TOC-u i na TOGC też w sumie. Czyli mamy do czynienia z Lightbane i Darkbane Walkirią. Mają wspólne życie i w sumie podobne spele. Po starcie, na początku walki pojawiały się nam portale. Widzimy dwa białe, dwa czarne. No nie? I musimy obrać sobie portal adekwatnie od tego, co będziemy później też na nim robić. Czyli portal nazwiemy to inaczej aura. Aura, biała aura albo czarna aura. I teraz tak. Jeżeli mamy już na sobie powiedzmy biały buff, czyli białą aurę, to zadajemy wtedy większy damage czarnej Walkirii. Ale zarazem obrywamy od niej też większy damage. Właśnie od niej. Czyli jeżeli mamy białą aurę, powinniśmy iść bić czarną Walkirię, bo zadajemy jej większy damage, ale ta Walkiria, którą bijemy, będzie nas też mocniej bić. I tak to musimy robić. Adekwatnie od Walkirii, którą przyjdzie nam bić. Po prostu jeżeli mamy bić czarną Walkirię, bierzemy biały portal, białą aurę i bijemy ją. No i co? Taktyka. W zależności od tego, czy robimy dziesiątkę normal, czy robimy błyskę piątkę normal, czy robimy 25 HC, czy 10 HC, musimy objąć określoną taktykę. Jeżeli przyjmiemy taktykę, czyli na TOC-u 25, taką jak na TOGC 25, to po prostu nauczymy się to robić prawidłową taktyką i wyćwiczymy to sobie na TOGC na później, no nie? Na normalu. No są taktyki i przesłanki mówiące, można tu zabrać na jednego tanka, czyli po prostu bierzemy Walkirię w kupę, ustawiamy się koło portalu, bierzemy białą aurę, bijemy czarną Walkirię, pulamy je blisko czarnego portalu, żeby być przygotowanym na zmianę aury w każdą chwilę, gdy przyjdzie na to pora. I tutaj kilka rzeczy o Vortexach. To jest tak. Kastowany kas przez 8 sekund i jeżeli to zostanie wykastowane, to zadaje to damage co jedną sekundę, olbrzymi damage, którego nie przeżyjemy. No chyba, że jesteśmy tankiem na normalu, to może jak się tank odpali. Natomiast trzeba zmieniać aury adekwatnie od Valkyrie, która co kastuje. Czyli jeżeli mamy białą aurę i biała siostra kastuje Vortex, to mamy małe obrażenia i tak też być powinno. Natomiast jeżeli będziemy w czarnej aurze, a biała Walkiria będzie kastować Vortex i nie zmienimy aury na białą, to szybko zginiemy. Więc trzeba ogarnąć zmianę aur. Dlatego na początku, jeżeli idziemy wszyscy powiedzmy w białą aurę,
Stoimy, bijemy czarną walkirę i blisko czarnego portalu. Po co stoimy blisko czarnego portalu? No właśnie po to, że w sytuacji, gdy będzie kastowany Vortex przez czarną walkirię, czarny Vortex, no to trzeba będzie zmienić aurę na czarną i będziemy mieć blisko ku temu, żeby to zrobić. I dzięki temu ten damage, co ona zada na tym Vortexie, będzie dla nas w ogóle nieszkodliwy. I to jedyne, co trzeba ogarnąć właśnie na tym bossie, to zmianę aur. To jest podstawa tutaj. No i co? Jeżeli szybko nie zmienimy tej aury, tylko zaśpimy, mam na to 8 sekund, no to może się okazać, że po prostu zginiemy. Więc to każdy będzie musiał już ogarnąć adekwatnie od aury, od Vortexa, adekwatnie od aury, którą mieliśmy, bo może być tak, że biała będzie kastować Vortex biały, no nie? A my będziemy mieć białą aurę, czyli po co mamy zmieniać kolor na przeciwny? Jeżeli to jest Vortex, który nam sprzyja, wtedy nic nie robimy. Bijemy sobie dalej czarną walkirię i nic nie robimy, nie zmieniamy, bo biała kastuje Vortex, a my mamy białą aurę. Więc wtedy, żeby nikt nie zrobił pomyłki, że przez przypadek weźmie czarną. Bo jeżeli tak zrobi, to po prostu zginie. No, i teraz kilka słów o tankach. Tankowie na normie tutaj są przesłanki mówiące o tym, że jak mają nawet gear spoko, to nie zmieniają żadnych aur i powinni ustać damage z Vortexa pod warunkiem, że się odpalą. Nie mówiąc już o AoE healingu. Nie nadchodzi na to właśnie pora. Będziemy próbować to na dziesiątce, popróbujemy. TOC w porównaniu z HC, no, jest na pewno łatwiejszy, wiele wybacza. Natomiast na HC nieogarnięcie tego, no żadna odpałka tankowi podejrzewam, że nie pomoże jeszcze na buffie. Wtedy tankowie będą musieli sobie po prostu no, adekwatnie tam zmieniać te aury. No i są różne taktyki na normie też. Jeden z tanków aktywuje sobie czarny portal, bierze białą walkirię, no nie. Drugi tank aktywuje biały portal i bierze czarną. To na normalu. Natomiast na heroiku, tak jak mówiłem, jeżeli mamy jako depsi biały debuff, białą aurę, no to oczywiste jest to, że bijemy czarną walkirię, ale wtedy też od niej damage dostają. Czyli na HC-ku, jeżeli tank weźmie białą aurę i czarną walkirię, to będzie od niej obrywał duże buły. Więc musi sobie wziąć białą aurę i białą walkirię. Tak na HC-ku będzie to wyglądać. Natomiast na normie można eksperymentować, tak jak mówiłem. No i co tutaj jeszcze mamy? Mamy do czynienia z kulkami. Kulki białe, kulki czarne. I teraz tak. Jeżeli wyznaczamy jakieś osoby do zbierania tych kulek, powiedzmy, czyli na przykład jak ja mam czarną aurę, jestem magiem, no nie? No to muszę adekwatnie od tej mojej aury, którą mam na sobie, zebrać adekwatną kulkę. Jeżeli no, złapię nie tą, co trzeba, to nie dostanę buffa do damage'a, tylko dostanę damage na siebie. I od tego, jeżeli dostanę takie dwie kulki, mogę po prostu zginąć. Więc muszę umiejętnie kulki łapać. Te kulki, o których mówię, no to są nic innego jak orby, no nie? Tak się mówi na niepotocznie. Czyli tak, jeżeli mamy białą aurę i zbierzemy czarnego orba, to dostaniemy DNG na nas. Natomiast jeżeli weźmiemy przeciwny kolor, czyli mamy białą aurę, tak jak mówiłem, i weźmiemy białą kulkę, to dostaniemy buff do damage'a. I teraz tak, za orbem nie powinniśmy biegać po całej sali, żeby go złapać, tylko robimy to wtedy, gdy do nas podleci. Jeżeli nie mamy osób z wyznaczeń do zbierania, na normie to nie jest potrzebne. Głównie na HC-ku się to ogarnia. Są różne taktyki. Można wyznaczyć osoby, które aktualnie będą miały inne aury, będą zbierać te kulki. No to już w zależności co tam wymyślimy. No i tak, jeżeli kulka podleci, no to można tam trochę delikatnie do niej podbiec, złapać swoją kulkę i dostać buff do damage'a. Czyli magowie, hunterzy tutaj nawet jest to wymagane na heroiku, żeby tak robili, bo wtedy biją mocniej. No i co, kolejna rzecz, Twinspack.
stania z umiejętności Valkyrie. Polega to na tym, że przez 15 sekund jedna z sióstr nagle zaczyna coś kastować. Co kastuje? No Twins Pact. Pisze coś z Twins Pact. Co wtedy należy zrobić? Jest to spell, który jeżeli zostanie wykastowany do końca, to uleczy siostrę o 20%. Więc trzeba to przerwać. Tylko jest jeden mały haczyk. Jak to zrobić? Zanim jedna z sióstr zacznie kastować Twin Pacta, możemy dostrzec, że rzuci na siebie no taką bańkę, no nie, tarczę, która absorbuje damage nasz. Jest to na 25 około 700 tysięcy, a na 10 175 tysięcy damage, tak około. Więc dopiero jeżeli zbijemy tą tarczę, będziemy mogli ten cast zinteruptować, nie wcześniej. Czyli trzeba zastosować mały myk. Na normalu teoretycznie bez konieczności zmian aury prawdopodobnie zbijemy to. Natomiast na HM-ie będziemy musieli eksperymentować, jeżeli chodzi o zmianę aury, obserwując zarazem sytuację z vorteksami. Czyli mając na uwadze to, co mówię na początku, jeżeli mamy białą aurę, powinniśmy bić czarną Valkyrię. Dlaczego? Bo bijemy ją mocniej. Więc jeżeli biała Valkyria rzuci sobie tego Twins Pacta, wtedy musimy mieć, jeżeli mieliśmy białą aurę, wtedy musimy zmienić aurę na czarną, obserwując adekwatnie timing Vortexa i po prostu zeswitchować na nią i szybko ją ubić. Wtedy bijemy mocniej. Więc to jest wymagane na HC-ku. Na normalu można to olać, bo powinniśmy dać radę zbić. Natomiast jeżeli chcemy szykować się pod HC-ki, to musimy ogarnąć ten temat. Co tu jeszcze zostało? Aha, tankowie. Valkyrie tankujemy na HC-ku z dala od siebie, ale nie dalej niż 60 yardów. To jest dla Was informacja. Tankowanie powinno odbywać się przy portalu od swojego koloru, no nie? Czyli podzielimy powiedzmy na HC-ku raid na dwie grupy. Pierwszy z tanków zbierze sobie czarną aurę, powiedzmy, i czarną Valkyrie, z tego względu, żeby go. Bo jakby wziął inny kolor, to by go ta Walkiria mocno biła. Czyli złapie sobie czarny kolor i czarną Walkirię. Drugi tank złapie sobie biały kolor i białą Walkirię. No i udadzą się adekwatnie pod portale, o których mówiłem. Czyli czarna Walkiria uda się pod biały portal z tankiem, który ma czarny buff. No i adekwatnie od drugiej. No i rozstawimy. Podzielimy też raid na początku, jeżeli chodzi o depsów, kto jaką aurę zbierze. Czyli można to zrobić niekoniecznie nawet. Można wszystkich wrzucić w sumie na jedno. Albo podzielić pół na pół, czyli powiedzmy Melasi złapią sobie taki kolor, Rangedzi taki. One i tak mają wspólne życie. Ale tu chodzi właśnie o sytuację, jeżeli chodzi o kulki, no nie? Żeby nie okazało się, że nie będziemy mieć łapaczy kulek i po prostu będziemy mieć później lipę. Albo tak jak mówię, no wyznaczyć tylko kilka osób do łapania kulek, które będą miały inny kolor niż cała reszta rajdu i tyle. Ale jeżeli jest Vortex, to należy oczywiście ogarnąć zmianę i później ewentualnie powrócić do swojego starego koloru. Tankowie natomiast, jeżeli to będzie możliwe, po prostu jeżeli będzie powiedzmy czarny buff, tank będzie sobie trzymał tą czarną Valkyrie i będzie Vortex, żeby zmienić na biały, no to będzie musiał to zrobić, bo odpałka na HC-ku prawdopodobnie mu nie wystarczy, czyli może się okazać, że zginie od razu. Więc będzie musiał zmienić to i później albo taktyka z przetauntowaniem Valkyrie do wypróbowania, czyli on sobie złapie aurę już tej Valkyrie z naprzeciwka, no nie, więc sobie przetauntują to tankowie. Tylko że jeden z tanków wtedy nie zmieni aury, bo będzie miał to co. No to akurat, dobra. Można to wypróbować. To jest moja propozycja taktyczna do tego bossa. No wszystko w praktyce jeszcze zobaczymy. Jakieś pytania? Zostało nam 15 minut do rajdu. No to jest już pytanie takie.
Tak, jeżeli będzie problem z tiltem, to będzie można poeksperymentować jak najbardziej, żeby się nie okazało, że przypadkiem tank zostanie właśnie bez tiltu i ktoś przebije, bo wtedy byłaby nieprzyjemna sytuacja z pewnością. Dobra. Teraz przed nami został ostatni z bossów, którego będziemy bardzo długo męczyć na HM-ie, Anub Arak. Walkę tutaj dzielimy na trzy fazy. Mamy pierwszą fazę, drugą, która trwała tam z minutę czasu, trzecia, która zaczyna się na 30% życia bossa. Pierwsza faza, czyli bijemy po prostu bossa, no nie? Boss trzymany jest tyłem do rajdu, ponieważ ten, kto stoi przed nim, może zostać w każdej chwili zamrożony. Dlatego rangedzi będą ustawieni z tyłu, a melasi z boku bossa. No i tak. Właśnie o co chodzi z tym zamrożeniem. Tutaj jest coś takiego jak Freezing Slash. Anub sobie używa to. Zadaje to damage i stunuje na około 3 sekundy tanka. Więc wtedy mocny healing jest jak najbardziej wskazany. Natychmiastowy mocny healing na tanka. Ponadto w trakcie walki tutaj na tej fazie pojawiają się nam Nerubian Borrowers, Ady. Ady, które używają spela coś takiego jak Expo Swiftness, co powoduje, że z każdym naszym atankiem tank będzie tu otrzymywał większy damage o 25%. 25%, co to jest, jakby się wydawało, nie? Tylko że stakuje się to do 9 staków, czyli jak sobie przypomnożymy 9 razy 25, to wychodzi nam ile? 225% mocniej ten ad może być tanka. Więc healowie będą mieli tu bardzo mocne zadanie, bardzo duże zadanie, jeżeli chodzi o leczenie tanków. Właśnie wtedy, gdy już te staki będą, będzie ich więcej na tych adach. Więc healowie będą musieli bardzo mocno leczyć off tanków. Kolejna sprawa. Ady te nie mogłyby ginąć obok siebie. Dlaczego? Ponieważ posiadają jeszcze jedną umiejętność, Spider Frenzy to się nazywa, która zwiększa prędkość poruszania się, prędkość ataku, prędkość kastowania tych adów aż o 100%, jeżeli są 12 yardów od siebie. Dlatego muszą być tankowane minimum te 12 yardów od siebie. I to nie tylko 12 jardów od ciebie, co po prostu muszą jeszcze stać na permafroście. Na permafroście tak zwanym muszą zostać zbijane. Czyli jest to plama śniegu na ziemi, która pojawi się dopiero w chwili, gdy zbijemy jakiekolwiek kulki latające nad naszymi głowami. Tutaj do zbijania tych kulek będą wyznaczeni rangedzi. Najlepiej się sprawdza Hunter, niewątpliwie. Czyli hunterzy, jeżeli będziemy mieć ich w raidzie, będą zbijać permafrosty. Poza permafrostem, żaden z tych adów i dodatków boss też nie może zakopać się poza permafrostem. Czyli w dodatku, jeżeli zaatakujemy tu ada poza ziemią, taka ciekawostka, to one zakopią się pod ziemię i wyleczą się do 100%, więc dupa zbita. Musimy to robić na śniegu. Czyli powinny być na początku kajtowane do momentu, aż nie znajdą się na tym permafroście. Kiedy znajdą się już na permafroście, no to full nuke na te ady. Po 1,5 minucie pojawi się naszym oczom druga faza, na której te skaraby, które widzieliśmy jeszcze przed płynięciem bossa, staną się naszym utrapieniem. Po prostu staną się one agresywne, czyli nie będą już oznaczone żółto, tylko na czerwono i rzucą się na nas. Wtedy musimy je jak najszybciej zabijać. No, wciąż na permafroście. W tej fazie Anub zakopuje się poza tym podziemie i w tej chwili wybiera sobie jednego z graczy i podąża za nim. Czyli widzimy takie kolce podążające za jednym z graczy, który go tam ma. I jeżeli dojdzie do któregoś z graczy Anub, to jest dupa zbita, bo go zatłucze, może zabić na HM-ie i od razu zmieni target. I teraz jedna istotna rzecz. Przede wszystkim,
Jeżeli nie mamy dużo tych latających kulek, to nie musimy się starać, by kajtować tego Anuba. Tak, jeżeli mamy dużo latających, to nie musimy się starać. Jeżeli natomiast nie mamy dużo latających, bo robimy helma, wtedy musimy kajtować. Bo nie mamy śniegu. A to jak Anub trafi w śnieg, a permafrosta, to zmienia target po prostu. Więc, a jeszcze jedna rzecz. Im dłużej on przebywa pod ziemią, tym większą zyskuje prędkość ruchu. Dopóki nie trafi właśnie tego permafrosta, czyli kajtujemy go do permafrosta. Na HM-ie musi być kajtowanie, jeżeli jest na klasę typu Hunter, typu Rogal, to jest odpałka na speed. Poza tym rozdamy każdemu Swiftness Potiony, żeby to kajtowanie odbywało się no po prostu w bezpieczny sposób, żeby się nie okazało, że boskość się wpierdzieli. Na Potionie myślę, że będzie łatwiej. No, hoptel to też jest ostateczność, jak najbardziej można rzucić. Tak. To też będziemy używać. I tak jak mówię, na tej fazie kajtuję główne zadanie to kajtowanie Anuba, zbijanie adów. No i trzeba uważać, pamiętać o tym, że boss każdy, im dłużej przebywa pod ziemią, tym szybciej po prostu zaczyna napieprzać. Na przykład Hunter, jeżeli kajtuje, nie powinien używać Feign Deada przy rajdzie, bo boss automatycznie zmieni tego target. I jeszcze jedna ciekawostka. Jeżeli zmieni target, to jego prędkość się nie zresetuje. Czyli jeżeli będzie coraz szybciej napieprzał, jeżeli Hunter użyje Feign Deada w rajdzie, to zmieni natychmiast target na kogoś pobliskiego i go zabije od razu. Ta osoba nawet nie zdąży uciec. Bo tak jak mówię, prędkość będzie ta sama. Czyli szybsza i szybsza i coraz szybsza. Dopiero gdy boss trafi w permafrosta, wtedy się wszystko resetuje. To chyba tutaj tyle, jeżeli chodzi o drugą fazę. Tak w skrócie powiedziawszy, bo nie opisuję każdego wszystkiego po kolei, bo mi to zajęło dużo czasu. Przede wszystkim z spajków, które odrzucają w powietrze i innych rzeczy. Tak samo jak ten impel, który też wyrzuca w powietrze. Tu jest dużo rzeczy akurat, dlatego tylko te takie szczegółowe. No i trzecia faza. Kiedy boss będzie miał blisko 30%, dobijamy wszystkie ady. Tak, by wejść w trzecią fazę bez adów, jeżeli to w miarę możliwe. Z tym, że na HM-ie te ady, które właśnie dobijemy, one się nadal pojawiają, więc jest o tyle trudniej. No ale po kolei, bo na no, trzecia faza. Boss tutaj używa umiejętności dalej Leeching Swarm, czyli. A nie, sorry, pomyliłem umiejętność. Jest tutaj Leeching Swarm, umiejętność bossa, która kradnie wszystkim 10% ich obecnego zdrowia. Czyli jeżeli wszyscy mają 100% życia na tej fazie, to jest 0% szans, że zabijemy Anuba. Bo tutaj healowie muszą się skupić na tym, aby ilość zdrowia posiadanego przez graczy nie przekraczała 50% na normie. Natomiast na HC-ku 30%, no 30-40% nie więcej. Bo boss na HM-ie zabiera nam nie 10%, tylko 20% życia. Czyli jest znaczna różnica, jeżeli chodzi o norma. Jedyną postacią tutaj, jaka musi mieć leczone maksymalnie życie, to tank. To oczywista sprawa. Czyli tankowie mają być leczeni na fulla. Poza tym, jeżeli robimy HCK, nie dość, że Anub nam zabiera te nie 10, tylko 20% życia, to jeszcze pojawiają się te skurczysyńskie ady Nerubian Borrowers, które mieliśmy na pierwszej fazie. Czyli na HM-ie one praktycznie cały czas się pojawiają. Czyli nadal trzeba tutaj w sumie łącznie trzech tanków i to dobrze ubranych. I musimy pamiętać o tym, żeby szybko zbijać te ady, bo jeżeli sobie zaśpimy, to ich damage, tak jak mówiłem, 9 staków rośnie do 225%. Nie mówiąc już o tym, że permafrost, jeżeli nie będą ginąć na permafroście, którego jest de facto mało na HM-ie, po prostu przysporzy nam takiego kłopotu,
że tak mówię, będą się leczyć do 100%, będą miały zwiększony haste, bo używają tego buffa, o którym mówiłem. To był ten Spider Frenzy właśnie. Czyli trzeba pamiętać, że zwiększa się ich prędkość poruszania, prędkość ataku, prędkość kastowania i tak dalej. Poza tym, jeżeli chodzi o podsumowanie całej walki, jest tutaj dużo teorii, na które już nie mam czasu, żeby ją dokładnie odświeżyć i przypomnieć wszystkim, więc tylko konkrety powiedziałem, bo zaczyna się nam już rajd. Także tak czy siak, wszystko będziemy w praktyce. W praktyce wygląda gorzej niż mówię, w każdym razie. Jest tu o wiele więcej gorszych rzeczy niż się nam wydaje. W każdym razie pamiętam, że nie zbijałem Anuba 25 HM nawet na kontencie ICC. No może raz w życiu mi się udało, więc tak czy srak, jest to bardzo trudny boss. Na HM-ie praktycznie nie do zrobienia w itemach stoca, aczkolwiek w itemach z uldu. Dlatego będziemy potrzebować przede wszystkim giru 2, ogaru 3, cierpliwości, bo nie zrobimy tego bossa za pierwszym, ani za 10 razem, ani za 20 razem, ani za, no może nawet za 25 się uda. Aczkolwiek, no tak jak mówię, na hełmie ten boss jest nie lada wyzwaniem dla każdego progresowicza. Myślę, że tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszą konferencję. Ktoś chce coś dodać?